Witam wszystkich bardzo serdecznie. W samo południe znajdujemy się w centrum naszego miasta. Nieznośny żar leje się z nieba. Kilka dni temu napisał do nas pan Piotr wiadomość, aby odwiedzić płońskich taksówkarzy i zapytać się ich, jak oni radzą sobie z upałem. Pan tutaj stoi na pewno kilka godzin dziennie. Jak sobie pan radzi z upałem w samochodzie? No tak jak wszyscy pozostali, no jest fajnie, ciepło. Może trochę za bardzo ciepło, no ale cóż, mamy ładne lato. Będziemy narzekać na pogodę. Na pewno jest to uciążliwe, prawda, no ale jeszcze można wytrzymać. Samochód z klimatyzacją? No, oczywiście, z klimatyzacją jak najbardziej. Bez klimatyzacji podejrzewam, że nie dałoby rady jeździć. Jakieś plany na wakacje może? Tak, niebawem. Jeszcze nie wiem dokładnie, ale do końca sierpnia na pewno jakiś tam wyjazd będzie. Jak długo pan jest taksówkarzem? Nie, ja jestem niepokojony, po pół roku tutaj jeżdżę, także jest to krótki okres. Są ludzie, którzy dużo dłużej jeżdżą. Nie było nigdy takich problemów, że jest albo mroźna zima i trzeba siedzieć w samochodzie, albo właśnie gorące lato? No problemy, no to gorące, odnośnie gorącego lata, no to mamy teraz, prawda? A zima też dała się troszeczkę we znaki, no bo wiadomo jaka była i trzeba było siedzieć, podgrzewać się. Witam bardzo serdecznie, Płońsk TV. Jak płońscy taksówkarze radzą sobie z upałami? Oj, strasznie ciężko. Nie wyróbka, proszę pana. Na tej patelni tu stać. Długo pan stoi w rynku? No, już od rana prawie. Jakieś sposoby na upał w samochodzie? No to są drzwiczki i pan zobaczy, chowamy się tu pod drzewkach tylko. Jakoś ławeczkę byśmy chcieli tutaj od burmistrza, żeby jakieś coś zrobić, ale to jest niemożliwością. Jak płońscy taksówkarze radzą sobie z upałami? Na pewno tyle godzin na słońcu musi dawać się we znaki. Nie do wytrzymania. Jakieś sposoby sprawdzone? Nie ma żadnych. Ile godzin już pan tutaj stoi? Dwie. A popyt jest? Są klienci? Nie ma nic, pustki. Jakieś sposoby, może baset by się przydał? No tak, na pewno. No.